Cześć wszystkim, z wami Ika. Nagrywam nowy filmik zdrapkowy, chociaż już mam przygotowanych bodajże trzy, ale ostatnie drapanie, jeżeli oglądaliście, to zdrapka Wielki Gracz oraz dwie zdrapki Pół Miliona w Banku dość mocno mnie obrazili, ponieważ wynik był taki jaki był. Więc pomyślałam, że być może inną kombinację podobnych zdrapek wydrapię, być może się uda, i zakupiłam takie zdrapki. To jest Klub Milionerów Z20. Chciałam kupić tą zdrapkę wczoraj, ale w tej kolekturze, która jest najbliżej mnie, tą zdrapkę trudno dostać. Mało przewożą, szybko wykupują. Nie wiem, nie ma tej zdrapki od dłuższego czasu. No i dwie zdrapki Wielka Kasa zakupiłam. Czyli dzisiaj będziemy walczyć. A może próbować zaprzyjaźnić się z tymi zdrabkami. Kupowane zdrabki były w centrum handlowym, w sklepiku z papierosami i różnym podobnym, Boże, nie wiem, towarem. Dobra, to zacznę być może, nie być może, a na pewno od zdrabki Wielka Kasa. Zdrabki nie wybierałam, pan podawał. Co szukamy? Szukamy naszej liczby, szukamy sztabkę, szukamy worka. Ja sobie chyba trochę obniżę statyw. Dobra, najpierw drapiemy zdrabkę o numerku 16, szukamy naszych liczb i szukamy piątki, ósemkę, 28, 17 oraz 3. Niektóre liczby dość blisko siebie i jak ja lubię w takim wypadku mówić, to już wskazuje na przegraną, ale zobaczymy. Mamy tutaj trójkę. Czwórka to jest nasz pierwszy obok, siódemka drugi obok. 38. Mamy sakwę. No i fajnie. Sakwa mnożę razy dwa. Ekstra, już mam co najmniej 20 zł, a to jest połowa inwestycji. Więc chyba muszę zabrać swoje słówka z powrotem. Tak blisko liczby nie zawsze oznacza przegraną. 45, 26, 42. Najwyższa nasza liczba to jest 28. Mamy 32, 28 jeszcze mamy. Wow! Dziewiątka to jest obok. 48, 16 obok. 19. 12, 44, 18 obok, 24, no i 1, no i 25. Dobra, drapiemy. Sakwa 10, czyli mamy 20 i tutaj było, daj Boże pamięci, co u mnie tutaj było? 28. Czyli ja mam, wydrapałam w wielkiej kasie 30 zł. I to jest przesympatycznie. Ekstra. Następna zdrabka ma numerek 19. Zerkniemy, czy się uda w dwóch zdrabkach coś wydrapać. Dobra, szukamy w tej zdrabce 11, 42, 29, 19 oraz 21. Tutaj 15, 8. 27, 28 to jest obok, 31, 34, 24, 23, czwórka, najmniejsza nasza liczba to jest 11, 46, 41 to jest obok, 45, dziewiątka, 12 obok, 19. Prawda? 19. Ja 50 złotych. Wow! 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 Wielka kasa mnie lubi. Trafiamy dalej. 16. Matko Święta. Zobaczcie, sakwa z 50. Czyli ma jeszcze, powinno jeszcze być jeszcze 50, prawda? A nie, 150 są taka wygrana. Ja się nie znam na tabeli. Kurczę, no nie znam się. Miałam już 1000, to jest wygrana trzeciego stopnia. No i chyba do stówki wszystko miałam.
Chyba. Zaraz zobaczymy. Zostało trzy ostatnie szanse i zobaczymy, czy to będzie 150 czy 200. Mamy tutaj 26, 13 oraz 18. Dobra. 150, jeżeli się nie mylę, wydrapałam w tej zdrapce. 12 obok, dziewiątki nie ma, czwórki nie ma, 31 nie, 15 nie, 19, 50, 16, 46, 34, 8, 26 nie mamy, 41 obok, 24, 27, 13, 18, 45, 27, 20. Dobra! Super ekstra! Słuchajcie. Super po prostu ekstra. Dwie zdrapki, wielka kasa i już mam mega zwrot, a nawet plus. Ponieważ w zdrapce o numerku 16 wydrapałam 30 zł, a w zdrapce o numerku 19 całe 150. W wielkiej kasie nie pamiętam, czy 200 miałam. Na pewno nie pamiętam. Nie, na pewno nie miałam, ale miałam wszystko, nawet 1000. 1000 to moja pierwsza wygrana w zdrapkach, tak wielka. 300 miałam w świątecznym odliczaniu. 200 mieliśmy również w tych świątecznych odliczaniach. Była 200 jednego razu w wielkiej krzyżówce. Coś tam w zdrapkach się zbiera, na pewno, ale fajnie, bardzo fajnie. Mamy 50, jest 180, a inwestycja jest 40 zł. No i drapiemy klub milionerów. Zobaczymy, czy ta zdrapka nie zawiedzie mnie. Ale. Ja wciąż nie znam tabeli, jak tam co wygląda. Ale i zresztą, jak coś wydrapiesz, to zawsze można zerknąć. Jest to pod ręką. Dobra. Co szukamy w tej zdrapce? Z obrazków znaków bonusowych to mamy safe, safe mnoży razy 2. Szukamy 13, 39, 42, 5, 1 oraz 16. Co mamy? 14 to jest trolik, to jest obok. Dwójka obok. 22, 35. Szóstka to jest obok, 12 obok, 41 obok, tak żeby było widać, 34 nie mamy, 30, 38 obok, 37, czwórka obok, trójka blisko. 31, 46. Chyba będzie przegrana, na pewno. 33, 23, 27, 17 to jest obok. 28, 43, same oboki. 32. 45, ostatnie szanse to jest 15 oraz 19. No, niestety klub milionerów okazał się być przegraną, ale się cieszę. Słuchajcie, zwróciło się mi kilka minusów, dość takiej fajnej postaci. Mogę powiedzieć zdecydowanie, że wielka kasa to jest moja zdrapka. No kurczę, nawet nie wiem, co powiedzieć. Tuż po premierze będziemy mówić, w pierwszy tydzień chyba mieliśmy kilka razy po stówce. Jedną z tych zdrapek pokazywałam na odcinku, bo też to była sakwa, wszystko było wydrapane, a potem zdrapana była kwota pod sakwą i się okazało, że subwencja, a zawsze liczysz, no, bądźmy szczerze, na jakąś tam dyszkę, która będzie razy dwa. Również w tej samej zdrapce miałam 1000. Jak już mówiłam, jak już pokazywałam, kupiłam zdrapki po nieudanej premierze którejś tam zdrapki za dyszkę. Kupiłam zdrapki dla męża, wyszło sobie z kolektury i pomyślałam, że swoją wielką kasę wydrapię po drodze do domu. I się zadziało. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście tutaj.
Dziękuję, że nie robicie mi tych przykrych podsumowań, które krają serce, bo się zdarza, że jakaś tam gorsza pasta i niestety wyniki nie cieszą. I dziękuję, że przesyłacie mi te buźki, pozdrowienia, życzenia, że odpisujecie na komentarze. I jeszcze zapomniałam, sekundkę, muszę coś wziąć w szafie. Słuchajcie, a propos tej wielkiej kasy, to tak, jak wygrałam w tej zdrabce, to chciałam kogoś nagrodzić z osób, które oglądali ten odcinek. Wylosowałam jedną dziewczynę. Ta dziewczyna nie zgłosiła się. Potem jeszcze raz było losowanie. Następna dziewczyna również się nie zgłosiła. Za trzecim razem również było losowanie. Już wtedy był komentarz dla komentarzy. Zgłosiło się 17 osób. I wyobraźcie sobie, że dziewczyna, którą wylosowałam, ona i również się nie zgłosiła. A więc ta karta podarunkowa, zobaczcie, wygrałam chyba 6 listopada, a do dzisiaj ta karta jest u mnie. Więc pod tym filmem będzie komentarz dla komentarzy. Być może, mam nadzieję, że jednak osoby, które się wpiszą pod tym komentarzem, wylosuje kogoś, kto w końcu się zgłosi. Nie jest to najgorszy prezencik, naprawdę. Karta podarunkowa o wartości 50 zł, na którą wydasz na jakieś fajne zakupy w Rossmanie. Dziękuję, że jesteście tutaj. Dziękuję Wam za wszystko, za emocje. Pozdrawiam, przytulam, pa!